Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was eksperyment z cytryną. Zrobimy wulkan z cytryny. Już kiedyś pokazywałam Wam coś takiego. Będziemy potrzebować tego proszek do pieczenia oraz płyn do naczyń. Oczywiście cytrynę, podstawkę na cytrynę. Ja tutaj mam starą rolkę washi tape i duży talerz, żeby nie zapaskudzić otoczenia. A ja na początku wypatroszę moją cytrynę troszeczkę z góry, żeby zrobić miejsce na proszek do pieczenia i w tym celu wbijam widelec i wyciągam miąższ. Ten, który jest na wierzchu i wyciskam trochę soku. I to już mamy sporą dosyć dziurkę. Wstawiam na właśnie podstawce. I ważne jest, żeby mieć spory talerz, żeby piana nam nie rozpłynęła się po całym otoczeniu, po całym pomieszczeniu. I nalewam parę kropel płynu do naczyń. Jak widzicie, robi się tutaj taka piana, która wypływa z cytryny. Jeszcze doleję trochę soku cytrynowego. I tutaj dookoła na talerzu też się zbiera ta piana. I właśnie powstaje taki cytrynowy wulkan. Całkiem ciekawe doświadczenie. Jeszcze możemy dolać albo wody właśnie, albo soku cytrynowego. I na dole mamy całkiem sporo piany z płynem do naczyń, sokiem cytrynowym, z proszkiem do pieczenia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to doświadczenie. Jest, jak widzicie, bardzo proste. Można sobie zrobić w domu wulkan z cytryny. I dosyć efektowne, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!